Konnichiwa, witam serdecznie w kolejnym odcinku Shaolin Soccer na moim kanale, z tej strony Przemek Sprytny. No i co, przenosimy się do pierwszego z trzech spotkań w tym odcinku, w którym mierzyć będziemy się pewnie z jakimś rywalem, ale zobaczymy, jaki on będzie miał skład przy dobrych wiatrach. Dwa z trzech wzmocnień są możliwe w tym zespole, oczywiście jeśli chodzi o srebrnych zawodników, a potem już pojawiać się w naszym zespole będą złoci, także niedługo. Seria będzie dobiegać końca, ale do tego jeszcze daleka droga, bo jesteśmy na półmetku, a ja zapraszam was na pierwszy mecz. No i mamy rywala numer 1, Zamczysko, a więc pewnie gramy z Polakiem. Jego skład to chyba tworzenie reprezentacji Brazylii, chociaż na pewno do tego nie pasuje mu środkowy pomocnik ofensywny na prawej obronie, Moses Yeto po lewej stronie, a tak poza tym no, wygląda to całkiem przyzwoicie. Genialne podanie do Lisang Kupa. Lisang Kup do kolegi z drużyny. Ten pakuje piłkę do bramki i w 10 minucie wygrywamy po bramce zdobytej przez Park Jun-tae. No i oby tak dalej. I znów świetna piłka na naszego napadziora. Napadzior zrobił sobie z obroną co chciał. Strzał został zablokowany, ale jeszcze mocna dobitka i to jest gol w 21 minucie na 2-0. Lee Sang-hoop, to właśnie on zdobywa tego gola. To on daje nam dwubramkowe prowadzenie, a tym samym zapewnia nam już teraz, wydaje mi się, że w 100% tytuł mistrzowski Ligi Szóstej. Kolejna świetna okazja na zdobycie gola. I jest! Bramka na 3-0. Lee Chun-so. Dzisiaj festiwal strzelecki urządzają sobie nasi zawodnicy, bo każdy z nich chce przyczynić się do zdobycia tytułu Ligi Szóstej. Jak widzicie, troszeczkę mamy lagi w tym meczu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale niewątpliwie utrudnia to rozgrywkę. I znów kolejna bardzo dobra okazja na podwyższenie wyniku meczu. Niestety bramkarz popisał się genialną interwencją. Aczkolwiek jeszcze jesteśmy przy piłce. Strzał zza pola karnego. No i Claudio Bravo robi to, co do niego należy. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 3-0. Gdyby nie te lagi, no to ten mecz naprawdę przebiegałby w przyjemnej atmosferze. A tak, no zawsze coś musi być nie tak. I świetna klepka, brameczka na 4-0, zgadza się Lee Sang-hoop, drugi gol tego zawodnika, tego napastnika, bo to jest nasz napastnik, który niedawno co wszedł do naszego zespołu, a teraz już no, pięknie zdobywa gole i bez żadnych kompleksów wpisuje się na listę strzelców. No niestety, tracimy bramkę w 80 minucie, głównie przez to, że były mega lagi. No i w momencie, kiedy chciałem cokolwiek zrobić moim zawodnikiem, no to wszystko reagowało z opóźnieniem. No właśnie, na pewno chciałem 2 metry od zawodnika odebierać mu piłkę. No i zobaczmy, czy uda nam się skarcić przeciwnika za te lagi. Mam nadzieję, że tak, bo gra w takich warunkach to jest naprawdę masakra. Koniec meczu, wygrywamy wynikiem 1-4. No, chociaż tymi lagami sobie przeciwnik zapracował na zdobycie jednej jedynej bramki, jednego jedynego strzału w tym meczu. Cóż, gratulacje dla niego, super internet, super komputer pewnie ma. Piąta liga, witam serdecznie, zobaczymy, cóż w tej piątej lidze na nas będzie czekać. Na pewno ciekawsze zespoły, ale ja przede wszystkim cieszę się z tego, że za moment będziemy mieli kolejne wzmocnienie w naszym zespole, a będzie nim prawy pomocnik. I do naszego zespołu trafia Lee Sung-hyun, to on wzmacnia naszą podstawową jedenastkę. Zróbmy sobie powrót naszego lewego skrzydłowego, wtedy zgranie na pewno nam się poprawi. No i wygląda to całkiem przyzwoicie, zważywszy na to, że ten skład naprawdę do drogich nie należy.
Czas na drugi z trzech meczów w tym odcinku FC Wilkowo, a więc kolejny Polak. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli trafisz na mój kanał, Sylwestrze. Skład, który z Ultimate'em ma tyle tylko wspólnego, że są tutaj różni zawodnicy z różnych lig, ale z grania chłopaku to ty chyba tworzyć nie umiesz albo nie chcesz. No i proszę bardzo, kolejny błąd defensywy rywala Lee Sung-hoop. On już pokazał, że umie strzelać bramki, a czy umie dośrodkowywać? Było to dobre dośrodkowanie, aczkolwiek genialną interwencją popisał się goalkeeper Wilkowa. Ale jeszcze rzut rożny, jeszcze jesteśmy przy piłce, jeszcze strzał i nic z tego nie wyszło. I genialna akcja naszych chłopaków, podanie, czy tam była pozycja spalona, wydaje się, że nie. Jeszcze przy piłce nasz zawodnik drybluje, podaje i to było fatalne podanie, ale jeszcze jesteśmy przy piłce, strzał zza pola karnego, broni goalkeeper i wynik to nadal 0-0. Świetne zachowanie naszego napastnika, który trafia w słupek, jeszcze walczył do samego końca, by piłkę umieścić w siatce, ale zabrakło nam ponownie szczęścia, bo nie sprzyja ono nam, aczkolwiek może teraz, jeszcze nie, jeszcze jedna próba i zablokowani nasi zawodnicy. No co to się dzieje, dlaczego ta piłka nie chce wlecieć do tej bramki? Fatalne zachowanie mojego obrońcy i czyżby pierwsza akcja rywala zakończyła się już bramką? Nie! Wybija wszystko i wyjaśnia nasz obrońca. Koniec pierwszej połowy, wynik to remis 0-0. Póki co, no, fatalną skutecznością mogą poszczycić się moi zawodnicy. I tylko tyle mogę powiedzieć o tym meczu. No i mamy okazję na kontrę, zobaczymy co z niej wyjdzie, podanie na prawą stronę, tam wychodzi nasz zawodnik, piłka właśnie w jego kierunku i... I znów ostatecznie górą goalkeeper. I bardzo dobre podanie do naszego napastnika. Ten musi tym razem wpakować piłkę do bramki i robi to w 80 minucie w końcu. Jakimś, może nie cudem, ale jakimś zbiegiem okoliczności udaje nam się pokonać goalkeepera i wyjść na prowadzenie. To było nie tyle co trudne spotkanie, ale ciężkie pod względem wykończenia sytuacji. Koniec meczu, a więc wygrywamy pierwszy mecz w lidze piątej, co mnie bardzo cieszy, bo już myślałem, że przy tak słabej skuteczności w nic nie uda nam się strzelić. 3 punkty, dokładnie 16 oczek potrzebujemy, by móc awansować wyżej, czyli do ligi czwartej. No i 19, jak to było w poprzednim sezonie, ku temu, by zdobyć tytuł obecnej ligi. No to co, czas na ostatniego srebrnego, świecącego się zawodnika w tym zespole. Będzie nim lewy obrońca Hong Chul. I to on daje nam w tym momencie pełny, srebrny, świecący się zespół. Jeżeli ten mecz, ostatni w tym odcinku, wygramy, to pojawi się pierwszy złoty gracz w tej serii. No i oto przed nami ostatnie spotkanie w tym odcinku. Reda FC. Skład, no niemalże w 100% zawodników z narodowości Francji, francuską narodowością, oprócz lewego obrońcy, który pochodzi z ligi francuskiej, Bedimo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie znam statystyk poszczególnych zawodników, szczególnie tych srebrnych, jak i tych nieświecących się złotych, dlatego nie wiem, na co ich stać, no ale liczę na to, że Shaolini pokażą się z dużo lepszej strony. Ojojojojojojojoj! Genialne zachowanie mojego goalkeepera, wielkie brawa dla niego. Potem mały fail z mojej strony, wypuściłem piłkę. Aczkolwiek, no nic złego się już więcej nie stało. Niestety, ale jaki fail z mojej strony. Chciałem pominąć powtórkę. No i wyszło z tego podanie. No ale nie martwmy się, możemy szybko odrobić straty i robimy to! W 31 minucie do remisu doprowadza Lee Sung-hyung.
Oj, co by było, gdyby nie ta bramka. O nie! Widać, że wielki farciarz z mojego rywala, bo bramek w normalny sposób zdobywać raczej nie potrafi. Okej, no to my próbujemy górą tym razem. Błąd golkipera, ale pewnie sędzia podyktował rzut wolny dla przeciwnika. Bo... Koniec pierwszej połowy. Standardowo, gdzie zawodnik nie może, tam arbiter pomoże. Tak zakończyła się pierwsza część tego meczu. Nie patrzcie na statystyki, bo one w ogóle nie odzwierciedlają tego, co działo się na boisku. No chyba, że mojemu rywalowi te wszystkie trzy strzały zaliczyło w jednej akcji, gdzie pod moim porem karnym po prostu był Saigon i tyle. Nie wierzę, nie wierzę. No to już jest naprawdę, to nie jest nawet śmieszne. Co ta gra robi z mózgiem, to się w głowie nie mieści. I to jest normalna sprawa. Przynajmniej na zakończenie mega dobre uderzenie Lee Chung-so i genialna bramka w jego wykonaniu. No cóż, tak na otarcie łez, nie będzie jednak w tym odcinku nowego złotego zawodnika, a szkoda, bo byłby to przedsmak nowego składu. Naprawdę bardzo dobre uderzenie. No cóż, na tym się zakończy ten oto epizod, dlatego jeżeli chcecie więcej odcinków Shaolin Soccer, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. No i do usłyszenia kolejnym razem w Shaolin Soccer. Cóż, no nie mogę się pogodzić, że przegrałem z kimś tak słabym. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.